Mimo iż, że powarczeli sobie jak starzy przyjaciele, bo przyznacie, że tylko starzy przyjaciele są w stanie tak beztrosko dla wspólnej przyjemności warczeć, dyrektor w głębi duszy czuł się winny. Nie ulegało wątpliwości, że niepotrzebnie obudził smacznie śpiącego gościa, którego prawem było spać tak długo, jak mu się tylko podoba. Postanowił w jakiś sposób naprawić tę całą nieprzyjemną sprawę. Nachylił się do ucha portiera i szepnął: — Jak on się właściwie nazywa? — Kto? — zapytał po cichu portier. — No ten, o którego teraz jesteśmy. — Wspaniały. Ferdynand, wspaniały. — Wspaniale — mruknął dyrektor. Portier jeszcze raz nachylił się dyrektorowi do ucha. — Nie wspaniale, tylko wspaniały. — Wiem, że wspaniały — szepnął osły dyrektor. Wydawało mi się, że pan dyrektor powiedział wspaniale. Opierał się szeptem portier, bo istotnie tak powiedziałem. Odszepnął mu dyrektor coraz bardziej zły. Powiedziałem, że wspaniale, że wspaniały. Aha. Przepraszam bardzo, czy można wiedzieć, o czym tak panowie szepczycie? Zapytał nagle Ferdynand, któremu znudziło się stać bezczynnie na boku. My? Nic. Zmieszał się dyrektor. My uzgadniamy tylko pewne służbowe sprawy. Służbowe sprawy, o, to bardzo ważne, powiedział z szacunkiem Ferdynand. Widzi pan, panie Ferdynandzie, zaczął uroczyście dyrektor. Kierownictwo hotelu pod Wesołym Smokiem postanowiło naprawić swój błąd. Jaki znów błąd? Zapytał ze zdumieniem Ferdynand. Popełniliśmy, panie Ferdynandzie, rzecz straszną. Cóż takiego strasznego? Obudziliśmy naszego gościa. Kogóż to? Zainteresował się Ferdynand. Pana, kochany panie Ferdynandzie. Powiedział ze skruchą w głosie dyrektor. Tam. Lekceważąco odparł Ferdynand. Nie ma nawet o czym mówić. O nie, nigdy się z tym nie zgodzę. Zawołał pompatycznie dyrektor. Musimy to panu w jakiś sposób wynagrodzić. Godzina jest zbyt wczesna, żeby zrywać gości z łóżek. Naprawdę, nie chce mi się już spać. Wyspałem się solidnie, zapewnił Ferdynand. A jednak naszym obowiązkiem jest to naprawić. Czy ma pan jakieś życzenie? Ferdynand zamyślił się i po chwili odparł: nie mam. Czy rzeczywiście niczego pan nie pragnie? Niczego. Może ma pan ochotę na czekoladki? Jeśli mam być szczery, to nie przepadam za czekoladkami, szczególnie z samego rana. A może zawołać panu fryzjera? Dziękuję, sam się gole, skłamał Ferdynand. Oddamy panu do dyspozycji hotelowy samochód, nalegał dyrektor. Przysięgam, że uwielbiam chodzenie piechotą. Zamówimy dla pana na wieczór bilet do opery. No i tam, tak wyjdą, prawie płaczliwie powiedział Ferdynand. Wstawimy panu do pokoju telewizor, to strasznie miga. A może, panie dyrektorze, odprasować temu panu spodnie? Potrzebną portier. Nie znoszę na za ostrych kantów. Panie Ferdynandzie, dyrektor hotelu ukląkł zrozpaczony po środku pokoju. Niech pan powie, jak się mamy panu zrewanżować. Po co się macie rewanżować? Musimy, panie Ferdynandzie, musimy. Tego wymaga nasz hotelarski humor. Chyba, że tak, powiedział Ferdynand. Podniósł dyrektora z klęczek, spojrzał mu w oczy i zapytał: czy macie windę? Tak jest, mamy. Zawołali jednocześnie portier i dyrektor. Panie dyrektorze, nieśmiało zaczął Ferdynand. Ja nigdy w życiu nie jechałem windą. Nasza winda jest do pańskiej dyspozycji, panie Ferdynandzie. Zawołał uradowany dyrektor. Może pan jeździć, ile pan tylko zapragnie. Bo wie pan, Ferdynanda napadła ochota do zwierzeń. Ja bardzo lubię podróżować. Podróżowałem już wzdłuż i podróżowałem już wszerz. A nie podróżowałem jeszcze z góry na dół i z dołu do góry. Niestety podróże te nie będą zbyt długie, zauważył dyrektor. Nasz hotel ma wszystkiego 8 pięter. Zupełnie wystarczy jak na pierwszy raz, powiedział Ferdynand. Czy będę mógł zaraz zacząć podróżować? Oczywiście, powiedział portier. Mam przy sobie klucz od windy, więc chodźmy. Zawołał Ferdynand i podskoczył z radości. Chodźmy, odrzekł dyrektor. Wszyscy trzej opuścili pokój Ferdynanda.
Winda znajdowała się akurat na parterze. Zaraz ją tu ściągniemy, powiedział dyrektor. Jak to ściągniemy? Zainteresował się Ferdynand. Zobaczy pan za chwilę. Ona sama tu do nas przyjedzie. Ciekawe, mruknął Ferdynand. Portier wyjął z kieszeni klucz, włożył go w zamek umieszczony bok drzwi i przekręcił. Rozległ się szum motoru i po chwili winda zatrzymała się przed nimi. Otworzyli drzwi i weszli do środka. Była to kwadratowa kabina, cała oszklona z lustrem i wyglądną ławeczką do siedzenia. Portier zamknął drzwi i nacisnął jakiś guzik. Winda natychmiast zaczęła jechać w dół. Podoba się panu? Zapytał dyrektor. Ogromnie, odparł Ferdynand. Nic więcej nie zdążyli sobie powiedzieć, bo byli już na parterze. Ja tu wysiądę, panie dyrektorze, powiedział portier, bo widzę, że czeka na mnie sporo interesantów. Ferdynand spojrzał przez okno windy i rzeczywiście zobaczył całą masę ludzi zebranych w halu. Byli to goście obudzeni warczeniem, ale tego Ferdynand naturalnie nie wiedział. Dobrze, niech pan wysiada, powiedział dyrektor. Ja jeszcze zostanę i objaśnię panu Ferdynandowi, na czym polega działanie windy. Portier wyszedł i Ferdynand został w windzie sam z dyrektorem. Widzi pan te guziki? Powiedział dyrektor. Wskazując palcem na rząd białych guzików, obok każdego jest odpowiedni napis. Przy najniższym guziku alarm. To na wypadek, gdyby winda zatrzymała się między piętrami lub przytrafiło się jakieś inne nieszczęście. Wyżej jest guzik z napisem parter. Naciskamy go, jeśli chcemy zjechać z któregoś piętra z góry na dół, w to miejsce, gdzie teraz jesteśmy. Potem guzik, przy którym jest napisane pierwsze piętro, potem drugie piętro, potem trzecie piętro, potem czwarte piętro, potem piąte piętro, potem szóste piętro, potem siódme piętro i wreszcie guzik z napisem ósme piętro. Bardzo to mądrze wszystko pomyślane, powiedział Ferdynand. Czy mogę nacisnąć któryś z tych guzików? Proszę naciskać, kiedy się panu podoba. Na początek nie chcę jechać za wysoko. To mówiąc, Ferdynand nacisnął guzik pierwszego piętra. Po chwili już tam byli. Teraz pojedziemy na szóste. Doskonale, powiedział dyrektor. A teraz z szóstego na drugie. Znakomicie. A teraz z drugiego na ósme. Pysznie. Przytaknął dyrektor. I zaczęli jeździć w górę i w dół, zatrzymając się tylko na moment na różnych piętrach i zaraz jadąc dalej. Zebrani w holu goście, wśród których byli i panna Marianna, Donna Villain z numeru 424, powtarzając wszystko dwukrotnie i mały mówiący basen człowieczek z numeru 523 i słynny pianista z numeru 241, Lila da Parma z numeru 118 i mała mądra parada z pokoju 303 i bojaźliwa pani z pokoju 323 i pan z numeru 422. I cała drużyna piłkarska zajmująca pokoje od 401 do 412. Z zaciekawieniem obserwowali te niecodzienne przejażdżki. Z wrażenia zapomnieli nawet o pretensjach, z którymi przybiegli do portiera i stojąc grupkami, zadzierali głowę wysoko do góry, usiłując odgadnąć, na którym piętrze zatrzyma się winda. Ja mówię, że na siódmym, wołała Lila da Parma. A ja, że na trzecim. Krzyczał mądre parada, a ja, że na piątym, wykrzykiwał słynny pianista. Winda tymczasem pojechała jeszcze raz na ósme piętro. Z ósmego zjechała aż na parter, ale nim ktokolwiek zdołał coś powiedzieć, znów się poderwała do góry. Wewnątrz windy Ferdynand z dyrektorem siedzieli sobie wygodnie na ławeczce i tylko od czasu do czasu któryś z nich naciskał jakiś guzik. Potem znudziło im się takie normalne naciskanie i zaczęli naciskać, na chybił trafił z zamkniętymi oczami. Kiedy przejechali w ten sposób ładnych kilka pionowych kilometrów, Ferdynand nagle zapytał: a od czego jest ten najwyższy guzik? Najwyższy jest od ósmego piętra, odparł dyrektor. Od ósmego piętra, to jest to od ósmego piętra, powiedział Ferdynand, ale od czego jest ten guzik, który jest nad nim? Tam nie ma żadnego guzika nad nim, powiedział dyrektor, który ciągle jeszcze miał zamknięte oczy. Jak to nie ma, kiedy jest, mruknął Ferdynand. Niech pan zobaczy. Dyrektor otworzył oczy i popatrzył. Rzeczywiście, jest jeszcze jeden guzik, powiedział. Przysiągłbym, że go nie było, przynajmniej nigdy dotąd go nie zauważyłem. Ciekaw jestem, od czego jest ten guzik, powiedział Ferdynand. A no, możemy spróbować, powiedział dyrektor.
Nigdy go pan nie naciskał? Zapytał Ferdynand. Nigdy, odparł dyrektor. Wie pan co? Zaproponował Ferdynand. Żeby żaden z nas nie był pokrzywdzony, naciśnijmy ten guzik jednocześnie, dobrze? Świetnie, odrzekł dyrektor. Panie Ferdynandzie, pan jest jedyny do zabawy. Jednocześnie nacisnęli guzik i wtedy zebrani w holu goście zobaczyli nagle ze zgrozą, że winda jedzie w kierunku 8. piętra. Nie zatrzymuje się na nim, ale je mija. Mija potem strych, który znajduje się nad 8. piętrem i przez dach, który ni stąd, ni zowąd zawsze nią się otwiera. Olatuje w kierunku bledo-niebieskiego, pokrytego lekkimi obłoczkami nieba.